To właśnie muszę ściągnąć. Tutaj mi kurde złodzieje wchodzili. No niestety, no złodziejaszki są, ale alarm już mam. Muszę tylko to zamówić, cały plastik, ten cały nowy i taką gumę tutaj jeszcze muszę zamówić też. Bo ta nowa, ta stara guma, gdzie ona jest? Jak jest, ja ją tam włożyłem, nieważne. I muszę to pościągać. I tak samo ściąganie jest też tutaj trochę nie tego, bo tutaj są te plastiki. Też się ściąga, pełno tych śrubek jest i tego jeszcze ogółem nigdy nie ściągałem. Dzisiaj będę ściągać pierwszy raz. No i niestety tutaj trzeba, jak będziecie już to ściągać, tutaj są te śrubki, tu. Tutaj jest śrubka, tam jest śrubka. O, tu jest śrubka. Z drugiej strony to jest to samo, ten sam układ. Tu jest też i tu jest na dole. Aha, i tu są jeszcze dwie śrubki, też musicie pamiętać. O, czekaj. Są dwie śruby, tu jest jedna śruba, a tu druga śruba. Jak będziecie to już wyciągać, to musicie uważać też, a kluczyka musicie wyciągnąć, musicie uważać, bo to jest USB, żeby tam nie urwać niechcąco. Ja mam oczywiście jeszcze, o, tu jest szmateczka do szybki, do kasku. Tu jeszcze ładowarka jest do tego, do akumulatora. Jak się rozładuje, to sobie ładuję ją. No, tak ogólnie to można powiedzieć, że tak w skrócie co jak tego. Aha, jeszcze z tyłu też są śruby, które też trzymają ten pech. No już mamy ściągnięte, tak jak mówiłem wcześniej. Tutaj są te kabelki, które USB podłączane jest. Taka gniazdka tam. Jak będziecie wyciągać to musicie uważać na to, żeby tego nie urwać. To jest właśnie do akumulatora. To jest do akumulatora, do sesjania tego. I ja na przykład mam problem z tą śrubą tutaj. Jest pierdolona. Ta się odkręciła, ta nie. Żeby cały ten mechanizm wyciągnąć, to wystarczyło to tylko wyciągnąć, wiadomo, ale ja musiałem wykombinować, że niestety muszę obciąć tutaj. Obciąłem, bo się nie da rady. Wszystkimi sposobami robiłem. Już siły już nawet nie mam. I nerwów na tą śrubę jedną. Można byłoby... Są takie, mam takie, nie wiem gdzie teraz, musiałbym poszukać. Ale widać nawet po śrubach. A nawet jak będziecie ściągać, a gdzieś wam odpadnie niechcąco, te odpadnie gdzieś. To od razu, żeby nie zapomnieć, od razu włożyć. Od razu wkładajcie to, dlatego, bo później będziecie problemy mieć. Będziecie myśleć, gdzie to kurde się wkłada, gdzie to tego, dlaczego to się nie zakręca, a tego, a tamtego. To zawsze wkładajcie. Jak się zgubicie, to gdzieś tam upadnie, to lepiej włóżcie to. No ja jedną ręką, to ja tego cholera nie zrobię, bo trzymam kamerę. No dobra, ale nieważne. Ważne, że wiecie o co chodzi. I to jest najważniejsze. Ja teraz będę ściągać przód. Tutaj będę to ściągać, te wszystkie te plastiki czarne. Później będę ściągać te płotniki. No, a tu jeszcze ten płotnik też został. Ale tutaj też założyłem, też jest plastik. Tego jeszcze nigdy w życiu nie ściągałem. I płotniki też nie ściągałem. I to też będę ściągać. Jak już malować, to od razu malować wszystko to, co jest czarne rapterem. I dlatego właśnie raptera wziąłem. Tam jest, tam w tamtym kartoniku. I wtedy ładnie pomalujemy tego. Gorąco jest tutaj, jest, zaraz zobaczę ile. No, 19 stopni jest. Bo ogrzałem ten, tutaj jest. To nie jest telewizor, tylko jest to grzejnik. No i okej. Teraz wyłączyłem, bo gorąco cholernie już jest. Udało mi się odkręcić tą stronę, ale wam powiem, że kicha jak cholera. Ja chcę tylko czarny pomalować. Tego nie będę malować, bo jest tutaj napis, wiadomo. Napis jest ładnie. Niech tak zostanie oryginalnie jak jest. Nie widać brudu na tym. Na czarnym to bardziej widać brud. To jest jedna rzecz, ale żeby to odkręcić, to wiecie ludzie,
Ja pierdzielę, tutaj nawet jest śrubka, nawet tu od tej strony trzeba wejść, włożyć. To jest na subokręt, krzyżak trzeba włożyć. Ale wam mówię, że tuszą śruba jest. Tutaj, o tutaj widać, jedna śruba jest. Nawet na plastyku widać. Może lepiej będzie na plastyku widać. Widzicie ten plastik? O. On wygląda w taki sposób. Tak się montuje. To tutaj widać te plastyki. Te śruby. Jedna, druga, trzecia. Tu jest czwarta, piąta, tutaj szósta jest. Tu jest siódma, ósma i tam dziewiąta. I tak dalej, i tak dalej. No. A pod spodem to ja mówiłem wam też, że pod spodem też są. Ale tych. Moja pięcia. To też trzeba ściągnąć, też muszę ściągnąć. To. I właśnie mam problem. Z drugiej strony śrubę nie można zrobić. Odkręcić już wind też pierdzielił. No. Ale wam pokażę. Ja pierdzielę. Najlepiej w Dutch Service to zrobi, ale jak oni też mogliby zrobić, to. A tutaj jest ta śruba, widzicie? Tu jest pierdzielona śruba. No, nie da rady. Od spodu musiałbym, ale od drugiej strony no wejdzie tam. Musiałbym tego, ale to też tutaj. Obłęd, obłęd, mówię wam. Katastrofa. No cóż, trzeba wam powiedzieć. Rozkładanie tych części to jest okropność. Tutaj na przykład błotnik mi wyszedł. Jest ok. Co chciałem powiedzieć wam jeszcze. Na przykład jeden błotnik odszedł, drugi wszystkie odeszły, prawie śruby, trzy śruby, a czwarta śruba już nie chciała. Szynkwincym spierdziel. To już kwita. Już nie mogę ściągnąć tego płotnika. Niestety. Wracam do tematu plastyków. To tutaj jest taki plastik. O, widzicie. I ten plastik tak samo. Tutaj są te. Tutaj są właśnie. Tu jest śruba, tu i tu. I chyba. A i tu są te śruby. Tu jest śruba, tu jest śruba. Jak tak, ja tak wam pokazuję, dlatego, bo ci, którzy nie wierzą. A tu są śruby cztery. To są śruby krzyżakowe. Krzyżak. Krzyżakowe. Teraz nie będę szukać, które to są, ale to wiadomo, o co chodzi. Tutaj są śruby. Ja już dokręciłem jedną śrubę, żeby wiadomo, o co chodzi. Ale widać, no tutaj się nie udało mi się ściągnąć. Tego, no niestety, no tak się trafia. Tak się trafia. Tutaj gdzieś tutaj też mam jedną problem. O, to jest śruba. Nie, to nie to. Chciałem wam pokazać też jedną śrubę, którą nie mogę za Chiny oderwać. Niestety, a teraz już nie mam pojęcia, gdzie to jest. Ale mówię wam, że z tymi śrubami, niektóre, to normalnie szrak trafia. Bo niestety chciałbyś odkręcić wszystko, ale nie da. Nie da się, no niestety cały sprzęt nie mam, ale co z tego. No niestety ten błotnik muszę pomalować inaczej. Muszę go wyczyścić, wiadomo. No i pomalować go tak jak jest. Schować tutaj te. Żeby nie pochrapać adapterem. I tutaj będę teraz ściągać te. To będzie chyba ogółem wszystko z czarnego koloru. Tutaj też chciałem odkręcić, ale śruby są aż tutaj i nie można było wejść tutaj. Tutaj nie ma jak dojść, bo stoi tutaj metalowy ten. Można byłoby na chama jakoż odkręcić, no ale już nie chcę. Jeszcze tu jest plastik, też chciałem powiedzieć. To muszę ściągnąć i to ściągnąć. To też pomaluję na raptorem, bo widać, jak już się brudzi. No, to tu pomaluję, tu nie, bo to jest metal, tu jest tankowanie, tu jest ten
To jest benzyna. A tutaj właśnie to odkręcam też i te plastyki. No, to trochę jest roboty przy tym. No, tutaj już jest odkręcone te plastyki. Z drugiej strony też. I też trzeba uważać, że niestety tutaj jest tu jest blacha. Ej, teraz jeszcze raz. Powoli, powoli. O, tu jest blacha. Tutaj przy odkręcaniu tego wszystkiego trzeba pamiętać o tym, żeby tą blachę tak jak jest tego. A śrub są tutaj chyba 6, jak mi się wydaje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj 6 jest. No. 6 śrubek jest. No, to te plastyki dobrze, ładnie wyszły, odeszły. To nie ma problemu. Tutaj jest ten właśnie raptor, co mówiłem, do malowania tych plastyków. Tylko jak się będę malować, ogółem ktoś będzie też malować, to niech pamięta o tym, żeby nie malować tych tutaj, tych kółeczek w środku. Tak malować, żeby nie malować tego też, bo później są problemy właśnie przy przykręceniu. No. Najpierw to się czyści papierem szczelnym. Później się właśnie benzyną atrakcyjną się czyści, schnie. A już wyschnie, to wtedy można malować. Albo wałkiem, ja to taki wałek mam. Wałkiem, można pędzlem też. Nie ma problemu. Ludzie to malują pistoletem, ale ja nie mam pistoletu, nie mam sprężarki, żeby to malować tego. Do tego trzeba mieć pomieszczenie też. No, wystarczy jak motoczyk odsuniem i będę malować sobie normalnie pędzlem i wałkiem. No, ogółem to już można powiedzieć, że wszystko jest, tylko jeszcze zostało to i te dwa właśnie ten. Chyba jeszcze ten plastyki tutaj. Bo to jest, też są plastyki tutaj czarne. Też się brudzą. No, to jest, już pobrudzone są. Też chyba je odkręcę, też je pomaluję rapterem. No. To jest moje zdanie tego. No tamten płotnik nie mogę za Chiny odkręcić tą śrubę. Powiedziałem, że wyczyszczę i pomaluję tak jak jest. No, pędzlem i będzie ok. No, kierownicę nie będę malować. Kierownicę nie będę malować. Poza tym można ogółem też pomalować, ale nie wiem, może to jest czarny kolor, ale nie wiem. A kto wie, może pomaluję, nie wiem. No dobra, dalej robię. To już prawie 6 godzin odkręcania. Boże święty. Przesada trochę, co? No, ale jestem sam. No i niestety dużo miejsca w garażu nie mam. Się łazi tu i tu.